Cześć moi drodzy, z tej strony Andrzej, Stefan, Quebec 9, Maria, Ewa, a w kolejnym materiale chciałbym Wam zademonstrować, jak zaprogramować z poziomu komputera radiotelefon firmy Baofeng, a dokładnie model BF1909. Ponieważ pod ostatnim materiałem, gdzie prezentowałem to urządzenie, prezentowałem również przykładowe łączności przez to urządzenie, padały pytania, jak zaprogramować takie urządzenie z poziomu komputera, więc w dzisiejszym materiale pokazuję krok po kroku, jak to uczynić. Zainteresowany tematem, zapraszam do oglądania. Abyśmy mogli zaprogramować radiotelefon BF1909 firmy Baofeng, w pierwszej kolejności musimy zaopatrzyć się w kabel do programowania. Taki kabel możecie nabyć na naszej stronie radiostrefa.eu. Link do tego kabla znajdziecie pod filmem. Jeżeli już macie taki kabel lub do Was już przyszedł, kolejną czynnością, jaką musicie wykonać, to zainstalować program Chirp. Program Chirp można pobrać ze strony chirp.dunplanet.com. Link do strony znajdziecie również pod filmem. Jeżeli już taki program pobierzecie na swój komputer i zainstalujecie, kolejną czynnością, jaką trzeba wykonać, to sprawdzić w menadżerze urządzeń w systemie Windows, pod który komport został przypisany kabel, pod który został zainstalowany kabel. Jest to ważne, ponieważ w momencie odpalenia programu trzeba wybrać odpowiedni port, tak aby poprawnie program Chirp mógł się komunikować z urządzeniem. I teraz tak, jeżeli już zainstalowaliście sobie program, klikacie na ikonę Chirp. Ja już tu sobie wyprowadziłem na pasek zadań. Odpalacie program. Kolejną czynnością, jaką wykonujecie, to należy podłączyć kabel USB do urządzenia. W momencie, kiedy już podpięliście kabel do urządzenia, należy uruchomić urządzenie. Najlepiej urządzenie ustawić na kanał numer 1. I kolejną czynnością, jaką wykonujecie, przechodzicie do zakładki radiostacja i uruchamiacie, tak jak tutaj widzicie, Download from Radio. I teraz tak, wybieracie COM port. W moim przypadku kabel został przypisany pod port COM9 i taki COM wybieram. Tutaj z listy rozwijalnej wybieracie producenta urządzenia, czyli Baofeng, i kolejną czynnością wybieracie model. I tak, w programie Chirp jest to tak rozwiązane, że ten model, czyli BF1909, programuje się wybierając model 1901. I też tak tutaj wybieram. Radio mam, upewniamy się, czy radio jest włączone, czy jest uruchomione na kanał pierwszy. Jeżeli wszystko jest ok, poprawnie mamy zainstalowany kabel, który jest wykryty przez system Windows, naciskamy OK. I w tym momencie program pobiera nam to, co jest zaprogramowane w urządzeniu. Fabrycznie zawsze są jakieś kanały zaprogramowane. Wiadomo, urządzenie będziecie konfigurować pod siebie, pod swoje częstotliwości, które będziecie wykorzystywać. I tak, ja tutaj pokażę, jak zaprogramować częstotliwość directową, czyli bez żadnych shiftów, przemienników oraz kodów CTCSS, a kolejno pokażę, jak zaprogramować na przykład przemiennik. I teraz tak, na przykład programujemy częstotliwość 433500, i taką częstotliwość tutaj wbijamy sobie bezpośrednio z klawiatury. Klikamy Enter. I taką częstotliwość już tutaj mamy. Standardowo mamy
szeroki FM, możemy też zmienić na wąski, czyli narrow FM, i standardowo mamy moc nadawczą low, czyli niską moc. Możemy również tutaj sobie ustawić na high. I w tym momencie mamy już zaprogramowaną częstotliwość directową i możemy ją wgrać bezpośrednio do radia. Abyśmy mogli wgrać, klikamy na zakładkę radiostacja, upload to radio, klikamy OK i w tym momencie częstotliwość wgrała się nam do urządzenia pod komórkę pamięci numer 2. I to jest tak jak w przypadku, jeżeli chcecie sobie ustawić częstotliwość directową bez żadnego shiftu, bez niczego, bez żadnego kodu. Jeżeli chcecie sobie jakiś kod CTCSS wgrać do urządzenia, jak najbardziej jest taka możliwość. Wybieracie sobie na przykład tutaj CTCSS-a, czyli TSQL. Wybieracie sobie ton, jaki chcecie sobie zaprogramować, na przykład 103,5 Hz. Tak samo ten ton, jeżeli chcecie nadawać, ponieważ w drugim urządzeniu też taki ton jest ustawiony, to tak samo urządzenie będzie nadawać ten sam kod. I ponawiacie czynność, klikacie w zakładkę radiostacja, upload to radio, dajecie OK. Tutaj już wcześniej te wszystkie opcje, czyli port, COM, jak również model urządzenia, jakby program zapamiętuje, więc tutaj nie musicie ponownie ustawiać. I teraz macie już częstotliwość z kodem CTCSS. I teraz tak, żeby zaprogramować na przykład przemiennik, ja pokażę to tutaj na przykładzie przemiennika SR9P. Przemiennik tutaj jest na częstotliwości 438 850. Ton do otwierania tego przemiennika to jest 103,5 Hz. I teraz tak, jeżeli chodzi o przesunięcie, tutaj musicie ustawić 7, aha, jeszcze tak, zakładka duplex, tutaj ustawiacie na minus i przesunięcie tutaj musicie ustawić 7,6. Dodatkowo możecie sobie ustawić, o, coś mi się tutaj wykasowało, to jeszcze raz, 4,3,8. 850. Okej. Tutaj dajemy sobie, tu mi tu jakiś błąd wyskakuje, dajemy sobie minus. Tutaj sobie ustawiamy 7,6. Tutaj sobie ustawiamy, tutaj cały czas nam informuje, że będzie nadpisana pamięć. Czyli mamy w urządzeniu pod pamięcią numer 3 już coś zaprogramowane. Nadajemy sobie tutaj narrow FM. Ja tutaj sobie jeszcze poprawię tą częstotliwość, ponieważ źle wpisałem. 7,6, bo takie mamy przesunięcie, jeżeli chodzi o pasmo 70 cm. Moc można sobie tutaj ustawić na wysoką, czyli high. No i w tym momencie, aha, jeszcze tutaj mi się przestawiło. To trzeba pamiętać. O. I teraz jest poprawnie. Czyli tak,
ustawiacie sobie częstotliwość przemiennika, czyli w tym przypadku, jeżeli chodzi o SR9P, to jest 438850. Ustawiacie sobie kod CTCZ 103,5 Hz. W tym przypadku ten przemiennik jest takim kodem otwierany. Dodatkowo do otwarcia przemiennika musicie sobie ustawić duplex na minus, czyli przesunięcie na minus od tej częstotliwości. Jeżeli chodzi o pasmo 70 cm, to przesunięcie częstotliwości to jest 7,6 MHz na minus. Tutaj możecie sobie ustawić wąski FM, moc nadawcza I, czyli wysoka, czyli 5 W. I jeżeli macie już te wszystkie parametry ustawione, ponawiacie czynność, czyli dajecie zakładkę radiostacja, dajecie upload to radio, dajecie OK i w tym momencie wgrały nam się częstotliwości do urządzenia. I teraz tak, żeby sprawdzić, czy faktycznie te częstotliwości się nam wgrały, najlepiej wyłączyć program i uruchomić go ponownie. Dajecie zakładkę radiostacja, dajecie tutaj Donut from Radio, tak to się nazywa, jeszcze raz sprawdzę. Dokładnie tak, Donut from Radio. Jeżeli chodzi o port COM, to tutaj już pozostają nam te wszystkie ustawienia, które były wcześniej ustawione, czyli odpowiedni port COM, producent urządzenia oraz model urządzenia, także tutaj nic nie zmieniamy. Klikamy OK. I w tym momencie program nam pobiera to, co jest zaprogramowane w tym urządzeniu. I jak widzicie, te częstotliwości, które tutaj wcześniej wpisaliśmy, które tutaj wpisałem, czyli w pamięci numer 2, 4, 3, 500, to wszystko mamy. Pod pamięcią numer 5 przemiennik 4, 3, 8, 850. Mamy ten duplex, czyli shift na minus, mamy przesunięcie 7,6, mamy ustawiony wąski FM i wysoka moc nadawcza. To wszystko nam zostało. I tak urządzenie jest już poprawnie zaprogramowane. No i wiadomo, jeżeli chcecie sobie jakieś dodatkowe częstotliwości doprogramować, czy tam jakieś dodatkowe przemienniki, no to macie do dyspozycji w tym urządzeniu 16 pamięci. No i tyle można zaprogramować kanału, czyli na przykład możecie sobie tam zaprogramować, powiedzmy, 8 częstotliwości dyrektowych i 8 przemienników. No, to chyba tyle. Jeżeli materiał się podobał, zostaw łapkę w górę. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz kanału, zapraszam do subskrypcji kanału. A tymczasem dziękuję za poświęcony czas. Pozdrawiam i do następnego usłyszenia. Do zobaczenia. Hej.